To już kolejny raz, kiedy strażacy musieli interweniować do pożaru opuszczonego budynku przy ulicy Oskara Langego na osiedlu Stałym. Tym razem ogień pojawił się na dachu budynku i szybko objął jego większą część. Działania były prowadzone równocześnie z drabiny mechanicznej, jak i ze środka budynku. Pożar udało się opanować dopiero po kilkudziesięciu minutach. Przypuszczalną przyczyną powstania zdarzenia było podpalenie.